Już jest. Nowa Korna 12. Ja nazywam się Aleksandra Muka i chętnie opowiem Wam o nowościach, jakie wprowadza najświeższa wersja tego programu. Premiera nowej wersji silnika renderującego ucieszy przede wszystkim wizualizatorów z branży architektonicznej i wnętrzarskiej. Korna 12, dedykowana do pracy w takich programach jak 3ds Max i Cinema 4D, ma ułatwić użytkownikom przygotowanie jeszcze bardziej szczegółowych wizualizacji w jeszcze krótszym czasie. Jeśli chodzi o najważniejsze cechy Korony 12, jest to przede wszystkim łatwe i szybkie eksportowanie scen do Vantage, co umożliwi renderowanie w czasie rzeczywistym zarówno pojedynczych kadrów, jak i w przyszłości animacji. Dodatkowo nowa Korona oferuje większe możliwości w pracy z detalami, dzięki funkcjom takim jak zakrzywione naklejki z możliwością wyginania do pełnych 360 stopni, czy narzędziu Korona Pattern, które ułatwi tworzenie realistycznych materiałów. Została również udoskonalona funkcja Scatter, więc dostajemy jeszcze więcej kontroli nad rozmieszczeniem i rozpraszaniem obiektów w scenie. Nowości jest jednak znacznie więcej, a ja wkrótce wszystkie te opcje dla Was przetestuję i podzielę się z Wami szczegółami. Włączcie subskrypcję, aby taki film Was nie ominął. Do usłyszenia!